Dziś w starostwie powiatowym odbyła się sesja Rady Powiatu Raciborskiego. Radni zajęli się między innymi stanem środowiska w naszym powiecie oraz programem współpracy powiatu raciborskiego z organizacjami pozarządowymi. Listopadowa sesja rozpoczęła się informacją o pracach zarządu powiatu prowadzonych od ostatniej sesji, a następnie przedstawiono informacje o stanie środowiska na terenie powiatu raciborskiego. Przedstawiono dane dotyczące wód powierzchniowych, jakości powietrza i pola elektromagnetycznego, a także zapewniono o dalszych działaniach na rzecz ochrony środowiska. W dalszej części sesji uchwalono zmiany w budżecie powiatu i wieloletniej prognozie finansowej oraz zajęto się uchwałami dotyczącymi ustalenia wysokości opłat w 2020 roku za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu raciborskiego oraz wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2020 roku na obszarze powiatu raciborskiego. Jednym z kluczowych punktów sesji było też uchwalenie programu współpracy powiatu raciborskiego z organizacjami pozarządowymi, którego celem jest m.in. tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej czy poprawa jakości życia mieszkańców powiatu poprzez pełniejsze zaspokajanie ich potrzeb. W ostatniej części sesji radni składali interpelacje i zapytania.